Dzień dobry, moi drodzy przyjaciele. Jestem Detekt, znany także jako Paweł. Powinienem to powiedzieć odwrotnie, ale ja mam to gdzieś. I to jest Bendy and the Ink Machine, taka gra na Steamie. I możecie się zastanawiać, ale Paweł, przecież zrobiłeś dwa filmy już gameplayowe z tej gry. Ja wam powiem, nienawidzę tych dwóch filmów. I chcę, uznajmy, że one nie istnieją i są niekanoniczne. I to jest stuprocentowe podejście na poważnie, w którym naprawdę będę się starał i będę robił wszystko, co mogę. Oczywiście na samym początku, zanim zaczniemy, pozdrowienia dla i shoutout dla wspaniałej, przepięknej Karol, którą kocham i bez której bym nie zrobił tego filmu, ponieważ dała mi motywację do tego. I tak, no, bez mnie opieprzenia, zacznijmy. Ogólnie takie wyjaśnienia najpierw. Powinienem powiedzieć w sumie. Z okazji wydania czwartego chapteru gry, Bendy and the Ink Machine miało taki duży, powiedzmy, remake? Nie, jak to nazwać? Po prostu poprawili dużo błędów, zmienili troszeczkę opcje, troszeczkę ogarnęli, żeby gra była troszeczkę ładniej wyglądała, żeby to fajnie działało i tak dalej, bo uznali, że czemu by nie. Więc może się to trochę różnić od tego, co grałem poprzednim razem, co z jednej strony jest całkiem fajne, ponieważ będzie trochę nowości, mam nadzieję, że będzie ich aż tak dużo, bo zdechnę. Zaczynajmy! Save pierwszy. Wybierz chapter. Otóż... Otóż niestety, moi drodzy, mam tylko pierwszy, nie mam pozostałych. Zaczynajmy. Drogi Henry. Wydaje się, jakby to... Wydaje się, jakby minęło całe życie, odkąd pracowaliśmy razem na kreskówkach. 30 lat naprawdę szybko mija, czyż nie? Jeśli jesteś znowu w mieście, weź bziomku dochodzi do naszego starego workshopu. Zapomniałem, jaki jest workshop. Jest coś, co musi powiedzieć. Twój najlepszy przyjaciel, Joey Drew. Kontynuuj. Od razu powiem, że nie wiem w sumie. Sorry, nie przygotowałem się na to, że będę to robił dzisiaj. O, czarny ekran. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze działał, bo nie sprawdzałem. O! Chapter 1. Moving pictures. Liuszające się... O mój Boże, naprawdę poprawił. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. O mój Boże! Okej. Miałem to robić na poważnie i miałem zacząć, wiecie, tak 100% fajnie, bardzo chciałem, ale po prostu dajcie mi chwilę, ponieważ o mój Boże, te opcje są straszne i muszę pozmieniać opcje. Przepraszam was za to, zobaczymy się za sekundkę. Okej, jesteśmy z powrotem i to menu wygląda pięknie. Wcześniej też to był taki duży czarny ten. Na samym początku, sorry, że znowu zacznę pieprzeć bez sensu. Sorry, że znowu zacznę gadać bez sensu, ale po prostu wow, ta gra teraz wygląda tak ślicznie. Wcześniej już miała taki fajny styl, przez te ręcznie malowane, rysowane tekstury i w ogóle, ale to jest po prostu kocham, jak są ręcznie rzeczy robione. Tu widzimy, więc tekst nam pokazywał, że musimy zobaczyć, co takiego Joey. Dostaliśmy list, że tam Joey chce nas zobaczyć i naszym zadaniem jest ogarnąć Discover Joe, musimy poznać sekret Joey'ego. Podpowiedź. Przeszukaj workshop. No, jesteśmy w workshopie. Możemy wyjść. Oczywiście, że nie, bo to nie byłby horror spółki. Okej, tu mamy kapiącą farbę, atrament, sorry. Tamy plakaty jakiś tych. W Boris the Wolf. Lubię Borisa już od razu, ponieważ jest słodkim wilczkiem i ma rosyjskie imię. Wow, czemu to... Znaczy wiecie, ja się nie znam na animacji, ale chyba sobie tak nie wyglądają. Joey Drew Studios. O, czyli to jest studio Joey'ego, czyli zgaduję, że to Joey Drew to jest taki Walt Disney czy coś. O, siema Bendy. O, da się sprintować, nice. Siema Bendy, ty mały śmieciu. O, tam jest drugi kartonowy śmieć. Elo mordo, będziesz. Ała, moje oczy. Ktoś tu zostawił włączony. Joey, weź sprzątaj po sobie te pasanie. Jezus Maria, jesteś okropny. Kartonowy Bendy, siema.
chciałem mieć. Ała, moje oczy, epilepsja. Ała. Co my tu mamy? O, jaki słodziek! Mogę skakać! O, nice. Przyzwyczaiłem się, że nie da się skakać. Mogę kłócać? Nie mogę kłócać. Cześć, Bendy! Hi! Nie widzicie tego, ale macham właśnie przed swoim monitorem. A ten jest już brzydki. Ten jest słodki. Tamten mi się nie podoba. Ale koniec zabawy. Obiecałem, że będę się skupiał. Więc będę się skupiał. Tu mamy jakieś gówno. O, tu są jakieś napisy. Pójdziemy w tę stronę. Wyjście, znaczki. O, co to było? Bo ja to... To jest jakieś ekwip... Nie, nie mam. Okej, okay, nice. Dalej kapie. To jest dziura w ścianie. Trochę... Fuj. Weź to sprzątaj, mordo. O, dreams come true. Marzenia się spełniają, I guess. Znaczki, zobaczmy, co to jest. Joe Widro Studios. Art Department tam. Ink Machine, czyli tytułowe Ink Machine. O, maszyna z farbą. Kurde, atramentem dał się mówić. The Art... Fitter, że ten. Break Room, czyli pokój ziomeczkowy. Zobaczmy. I ktoś się zesrał. Nie śmieszne, Paweł. Miałeś robić rzeczy na poważnie, znowu robisz głupie żarty. Ale robię te głupie żarty, ponieważ nienawidzę horrorów ogólnie. W sensie, lubię horrory. Lubię horrory w sensie, są dla mnie fajne, ale nie lubię w nie grać, ponieważ po prostu... Nie wiem. To zależy. Zależy, czy horror... Od jakiego horroru. Na przykład lubię strasznie Resident Evil, ale na przykład takiego Silent Hill'a już tak średnio lubię. O, fakt, coś tam się ruszyło, czy mi się zdawało. Mam nadzieję, że mi się zdawało. Więc jeśli będę gadał do siebie tak bardzo dziwnie, to znaczy, że... ostrzegę, że to znaczy, że po prostu się cykam. Ej. Słyszycie to? Jakby jakieś kroki były? Jakaś muzyka? Tam się światło świeci. Jestem 100% pewien, że coś tam słyszę. Jestem tego 100% pewien, że coś tam jest. O Jezu, to będzie zabawa. Idziemy do maszyny. To jest zamknięte. W sumie wszystko jest zamknięte. Nie sprawdzałem poprzednich drzwi, ale zgaduję, że wszystko jest zamknięte. Mam rację. Sprawdziłem tylko te, bo pod tymi się świeci i na pewno słyszę jakąś muzykę. Na pewno. Ink Machine. Ink Output Schedule, czyli... żeby... Ile ma być tego... atramentu wprowadzone. Atramentu? Tuszu. Nie jestem pewien, atrament czy tusz? Atrament czy tusz? Nie jestem za bardzo pewien, co to ma być. Danger, keep out. Okej. Okay. Watch your step. O, co to było? O, tutorial. Yay, jump. Wcześniej w grze tego nie było. Wcześniej był po prostu taki korytarz, w którym się chodziło, więc to jest fajne, że mamy jakąś interakcję. Wii. W sumie... Po cholerę coś takiego tutaj jest, to nie ma w ogóle sensu. Po co? Po co jest takie coś? To jest głupie. O, wow. To jest nowe. Tego nie było wcześniej. W windzie się przyda. Co? Dry cells? Co to dry cells? Energia. Czyli rozumiem, że musimy teraz znaleźć jakąś energię, żeby tą głupią windę podnieść do góry. No dobra, spoko. Sia, Bendy! Zesrałeś się. Skończ z żartami o kupy. Okej, okay, jest energia i jest druga. Ha, łatwa zagadka. Pierwsza zagadka wykonana. Co my tu mamy? Więc zgaduję, że to jest ta maszyna z tuszem, tak? To jest Ink Machine, I guess. No, miałem rację. Turn on the Ink Machine. Locate the power station. Mogę podnieść, bo to jest tusz. Mogę go...
Mogę tu wskoczyć? A, nie mogę. Więc muszę to włączyć, ale muszę znaleźć... Jaka była podpowiedź? Znajdź power. Muszę znaleźć power station. Dobra, to szukam. Oj. Mam nadzieję, że nic strasznego mi nie wysko... To było zamknięte wcześniej! Okej, Paweł. Nie pamiętam tego przejścia, pamiętam... Co jest tutaj? Tu nie byłem wcześniej. A tu jest break room! Ogarnąłem po tym. Mogę przeskoczyć... Nie, oczywiście, że nie. Dancing Demon. Tańczący Demonix. Little Devil. Czy... Hej, Bendy, czy ty jesteś szatanem? Jestem debil. Chyba debil. Żart, oku, nagroda poszła dla mnie, nice. Anteretyta. O, strzał. Mogę to zamknąć teraz? Nie. Okay. Fire lip. Bacon z... fuj! Zupa z baconem? Po cholera to... A, bo ja to jem najwyraźniej. Okej, okay, smacznego. O! Okej! Okay. Ale fajnie, dobra. Nie wiem jak mam wycelować, bo to... Mój crosshair jest wielkim kołem. Dobra, let's go. Ha! Ha! Dobra, zgaduję się tak tutaj. Było blisko. Mogę jeszcze raz? Nice. Uwaga, będzie szósteczka, znaczy dziesiątka. Wiecie co będzie. Ha! Wyżej. Hop! Krucji! Jeszcze raz. Dobrze się bawię, zanim zapytacie. Hop! Hop! I tak tu! Ajdź! Było blisko. Ostatnia próba, obiecuję. Hop! Hop! Jej! Nice! Koniec zabawy. Okej, okay, a co my mieliśmy znaleźć power station? Co to? Don't forget to punch in, it could save your job, okej. Okay. You better get over time for this. Another day, another dollar. You better get over time for this. Śmieszne. A co my tu mamy? Jakieś rolki filmowe, książeczki? Coś tam słyszałem. A co to jest? The Illusion of Living by Joey Drew. Nie wiem tego ruszyć, ale pamiętam, że taka książka była w oryginale, więc nice. Zobaczmy, co my tu mamy. Work hard, work happy. To mój slogan na temat tego kanału. Tenże ekipa. Okej, okay. Spooky, spooky. Najwyraźniej nie tutaj, wracamy na... A, już chciałem powiedzieć, że znowu się otworzyło, ale było otwarte przecież pasenie. Pik! Czemu w sumie jest to tutaj? Czy wszystko jest zasilane atramentem? Bo te wielkie rury tutaj chodzą i to jest takie bardzo dziwne po prostu. Bybones? Friend of Insidious Vision. To jest żart z Color Vision, tego co myszka Miki była. Horrory, tu byliśmy... A, tu jest maszyna, tak? Tu jest maszyna. To jest maszyna, tu jest break room. Tu byliśmy? Chyba nie. Zobaczmy, więcej zupki. Mniam. Kolejny śmieciorzek. Widzę, że nie krzesło po prostu ktoś miał. Nice. To chyba był miał być jakiś tani straszek, ale coś nie wyszło, bo ja jestem za dobry na to. Okej. Okay. Chciałbym udawać, że jestem przerażony, ale wiem co to jest, więc... Siema, Boris! Oh my god. Joey, what were you doing? O mój Boże, co, Joey, co ty robiłeś? Kto teraz się śmieje? Znaczy... Ja nie, on na pewno nie. I mówiąc on, mam na myśli Borisa, bo... Spójrzcie. Boris the Wolf. Jezu, nie dość, że miał fajne imię, to jeszcze był wilkiem, a wilki, jak wszyscy wiemy, są fajne. Nie to, że jestem fairy czy coś. Uah. Wcale nie busza. Kość? Po cholera tu kość jest.
coś tam kapie, atrament pewnie. Dobra. Bierzemy coś od martwego czegoś, wszyscy wiem jak to się kończy. Mogę to wziąć? Nie, nie mogę. Pewnie potem będę mógł zjaduję. Czekaj, bo to z niego wysysa, czy to go do niego wpycha? Ja nie jestem pewien jak to działa. Cóż. Zignoruję to. Tam byliśmy... To pamiętam z oryginału. O, to jest Power Station. Napraw maszynę. Podpowiedź, zobacz obiekty. Okej, okay, okej. Okay. I to pamiętam z oryginalnej gry. Więc tu mamy obiekty, które są nam potrzebne, żeby zasilić maszynę. Więc tu mamy atrament, muzyczkę, pluszaka, książeczkę, to dźwignię i koło zębate. Większość z nich widziałem nawet gdzie była, więc nice. Więc klucz od razu był w Borisie, to pamiętam. A, okej! Okay. Znaczy... Na pewno nie Boris! Łap, łap, what's new pussycat? Nie dość, że postawił jego, to jeszcze deskę za nim. Nice, prankster. Jezu, ja się serio przestraszyłem. Co jest z drugiej strony? A, po prostu ma takie same, myślę, że ma jakieś X-y. Okej, okay, zaczynajmy. Patrzcie, wezmę to i się ruszy. O, jednak nie. Okej. Okay. Łatwiej niż myślałem. Gdzieś widziałem koło zębate, ale nie pamiętam gdzie. Ale gdzieś ono na pewno tam było. Kolejny. O, myślałem, że ten sam będzie, był co ten. Widocznie tego zostawili, wziąłeś jakiegoś tyłka. Zamknięte, jak wszystko. Zobaczę, czy w break roomie. Chociaż. Czy na pewno tutaj nie było koło? Pamiętam, że było tutaj gdzieś. Nie, to było. O! Pamiętam. Nice. Już dwa itemki. A ile ich jest? Sześć? Ogólnie od razu powiem, że prawdopodobnie będę się błąkał, ponieważ jestem słaby w takie rzeczy. Zobaczmy. To jest. Gdzie jest kółko? Tutaj. Raz, dwa, to zostaje raz, dwa, trzy, cztery. Cztery itemki. Teraz tam była puszka z atramentem, ale to chyba nie było to, co nie? Bo to chyba chodzi o taki właśnie we flakonie. To książka to chyba... Ona była w break roomie? Mi się wydaje, że tam była. Zaraz zobaczymy sobie. Mam nadzieję, że to jest ta sama. Zobaczmy. Yep. Iluzja życia. Joey Du? 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 Jezu, już zapomniałem jego nazwiska, a on mnie tutaj zaprosił. I z tego, co mówi subtek, zgaduję, że dla niego pracowałem w tej głupiej animation studio. Łapo, o, jest napisane. Joey Dru. Okej, okay, Dru. Dru, Dru, Dru. Dru, 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 Dru. O mój Boże, przepraszam, piłem sobie herbatkę przed zaczekciem nagrywania. Dobra, to chyba będziemy wracali do naszego podstawowego pomieszczenia. Parker Pickard. Czy nie są tylko te dwa plakaty? Bo w sensie dwa, ten i ten jakby inny jest, ten z Dancing Devil. Zobaczmy co to. Okej, okay, nie przestraszyłem się. Okej, okay, ten krzyk był fałszywy, ale powiem, że podskoczyłem w moim krzesełku troszeczkę.
Muszę sprawdzać więcej drzwi najwyraźniej, bo widocznie w niektórych drzwiach coś jest. Bendy, nienawidzę cię! Nawet nie jesteś prawdziwy, znaczy... Okej, okay. Nie widziałem następnych chapterów absolutnie, bo nie chciało mi się. Ale zgaduję, że pewnie potem będzie Bendy żyje i chce mnie zabić! Ale na razie jesteś kartonem i już cię nienawidzę! Och! Przy okazji, jeśli miałem rację z tym, że on jest prawdziwy i chce mnie zabić, to to wiecie co wam powiem? Gówno XD, nic nie powiem w sumie. Czy ja tutaj byłem, bo nie mogę sobie przypomnieć? To studio jest duże, straszne. A co my tu? Taśmy. Malutki będzio! A jest to cokolwiek dla mnie potrzebne? Nie, najwyraźniej nie. Co my tutaj mamy? O nie! Pluszowy będziesz. Nie jest słodki, nie jest słodki, zabijcie się. Okej. Okej, dajmy chwilę. O, jest lista, co mam wzięte. Nice, to jest fajne, tego nie było wcześniej. Dobra. Powiem wam tak. Ja to wezmę i coś stanie złego. Nie wyskoczy na mnie żaden potwór, to na pewno. Ale coś tutaj się pojawi, jakiś kordonin kartoniarz. Albo coś ten. Tego nie wiem. Ale mogę wam przyznać, na pewno, ale to na pewno na tym ekranie coś będzie. 100%. Okej, okay. Czy to mały będziesz? Nie, to ten duży worker playhead. Najpierw zobaczmy, co to jest, co to. Ink pressure, to pewnie potem będę musiał wcisnąć. Bierzmy się do roboty. O, to było jednak słodkie. Odpaliło się, nope. Coś tam będzie? A, zobaczmy szarża! Nope. Coś za mną, coś przede mną, coś wszedł. Ach, nic ciekawego. Tu byliśmy, wal się! Kartoniarzu. O, powtarzam wszystkie żarty. Tam była maszyna z tej strony. Tam nie. Zaraz, bo my musieliśmy znaleźć muzykę, to pewnie to jest, tu zgaduję. Tak? Yep. Sheep Songs! Boris the Wolf! Papa Boris, byłeś najlepszym z nas. Najpierw chcę wziąć zupki. Zupka, dajcie mi, chcę jeść! He will set us free, ale kto? On? Myślałem, że tu Bendy stał. On? Znaczy, na pewno nie ja. To mogę ci powiedzieć, ja stąd chcę spieprzać. Dobra, do roboty. Bierzmy to i wychodźmy. Ło, spóki coś wyskoczyło, nie? Brakuje nam tylko atramentu. Nice. Zobaczmy, gdzie on może być. Pewnie gdzieś na początku. Mogę wziąć jakieś kartoniki tu na... Nie mogę, przecież całe pieprze. Atrament, jesteś tu. Stąd przyszedłem, tak? Stąd przyszedłem. Ta, exit. Nie da się wyjść. Czy byliśmy? Zaraz, my nie byliśmy w ogóle tam przecież. Chyba. Tak, nie byliśmy tam na pewno. To, nope. Może to? Nie. To jest, to nie atrament. To skoro nie byliśmy tutaj, to może to jest. Tak, tutaj nie byliśmy. A ktoś to tak? It's my old desk. I wasted so much time in this chair. Wow. Czemu miałeś swoją stację w takim dziwnym miejscu po prostu? No dobra. O Jezu, ale ten pędziu jest słodziutki. Znaczy jest rozpikselowany, ponieważ mam mało jakość, ale o, jest taki słodziutki. Nie jak ten. Loch. Ale ten jest słodziutki. Tego bym sobie wytatuował na brzuszku. Na brzuszku? Jezus Maria, fuj, Paweł. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me.
ale dalej nie zrobili więcej niż dwa plakaty. Po co wszędzie kartonowe są będziarze, no? Jak myślicie, czy w Disneyu mają takie kartonowe myszki Mickey? Jezu, ja bym się zesrał. Co to jest, kurde? Nie wiem. What the fuck, co to? Jezu, w kiblu nawet go macie? Hej, stary, widzę jak kupczysz. Fuj, obrzydlistwo. Pewnie straszysz czy to. Delicious, Brian Label, Bacon Soup, obrzydlistwo. Ja bym się wyżegał. Ale to gra komputerowa, więc mogę jeść. To wygląda jak fajna emotka na Discorda, to mi się podoba. O, jest atrament. Zaraz, czemu maczaszki? To nie atrament, pewnie. Czy to jest coś ciekawego? O, biegnie. Goni kogoś. Pewnie mnie. Hej, kciuk w górę i tobie, Bendy. Jesteś wspaniałym ziomeczkiem. W sensie ty. Ten tutaj nie jest. A co ten? Taki sonikowy ruch. Machanie palcuszkiem. That's no good. Long time no see, Pozekmat. Bierzemy... Okay, that's all of them. Jej, wziąłem wszystkie. Teraz wracamy do maszyny. Nie do maszyny. Mamy iść do Power Station, tam dać i potem dopiero do maszyny. Przynajmniej tak zgaduję. Nie wiem. Cały raz mi się wydaje, że tam coś się rusza, ale to pewnie to kapanie. Chwal się. Posprintujemy trochę, bo po prostu mam dosyć już życia. To było tam. Nie, to było tu. Tutaj... lewo? Nie. Teraz, bo w lewo było to wyjście, co nie? Śmieszne. Które było zablokowane, pamiętam. Chcę sprawdzić. A może nie, może w prawo były te ekrany. Tak, w prawo były ekrany. Pamiętam, nie wiem czy pamiętacie, ale było takie dziwne wyjście jakieś takie. Nie wiem gdzie ono jest teraz, ale pamiętam, że było na pewno. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tam jest Boris, który dalej sobie leży. I mam szczerą nadzieję, że tak zostanie. Dobra, odkładam książkę. Znowu dał ten dźwięk. Wiecie co? On jest jednak słodki. Ale on, tamten nie. I ostatnio... Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Proszę Valve, to zawór ten. To ja wiem gdzie on był. On był tam właśnie z tyłu. A gdzie były... O nie, zgaduję, że mi jakiś filmik pokażę tym razem. Przynajmniej poprzednim razem pokazało. Proszę nie oglądajcie mojego starego let's playa z tego wodu dupy. Muszę przestać mówić. O wiecie, to mnie nawet nie przestraszyło. Nice, jestem się wydumał. On tu w sumie zawsze był. Mi się wydaje, że go tutaj nie było. A na pewno nie był taki spermiony. A nawet nie... Nawet nie musiałem nic odpalać, żeby było. Nice. Miejmy za głową mandus. O fuj. Obrzydlistwo. Bendy, zesrałeś się! to jest to. Fuj. Dziwne, że to leje się cały czas, ale nie wyrasta poza poziom tego. A, i teraz te wspaniałe rury mają sens, ponieważ łącz maszynę atramentową. Kurwa, no... Słyszę, jak coś chodzi tam i to jest... najgorsze. Nie lubię horrorów, okej? Czy to jest coś złego? W sensie... Nie to, że ich nie lubię w sensie, że sądzę, że są czymś złym. Ja lubię horrory za...
Lubię horrory za ich klimat. Ja bardzo lubię horrory za ich klimat. Lubię też jakby... Lubię ogólnie efekt strachu, dla mnie jest nawet całkiem ten, po prostu... Jakby ja nie radzę sobie po prostu dobrze ze strachem, wiecie? To jest dla mnie zbyt przerażające, no. Jakby strach nie działa na mnie dobrze. Jest przyjemny w pewnym stopniu, ale dalej to nie działa dobrze. Okej, okay. Maszyna działa, I guess. I możemy ją w końcu odpalić. I przygotować się na jumpscare, który na pewno wyskoczy za sekundę. Uwaga, klikamy i będzie. Ups. O, światło. Running? Ale jak kto w tym biegnie? Haha, śmieszny żart, Paweł. Nice, śmieszne. Dopiero zauważyłem jakiś kwiatek tutaj. Czemu tu rośnie jakiś kwiatek? Dobra. Co musimy zrobić teraz? Czy w sumie włączyliśmy tą maszynę, tak? O nie, dopiero tylko generator mocy. Musimy jeszcze włączyć samą maszynę. Która jest... A nie pamiętam, już pamiętam gdzie. Przygotujmy się na jumpscare! Nagle jest ciemno. A, bo światło jest tylko tu. I to jest fajny efekt świetny, że idziesz i jest tak, o, nagle ciemno. To jest całkiem fajny efekt świetny. Podoba mi się bardzo. Okej, let's go! Czy mi się wydaje, czy teraz jest jakoś ciemniej? Zajebiście. Tylko mi tego brakowało. Więcej ciemności, więcej strachu, bo przecież to jest to, co ja kocham. Ta świeca jest dziwna. Boris, trzymasz się, bo teraz ci bardziej kapie, więc... Nie chcę, żeby ci było przykro, czy coś. Okej. Okay. Idziemy do maszyny. God fucking damn it! Nie bój się, Paweł! Coś ci wyskoczy, fuck you! Coś wyskoczy ci na twarz, nie bój się! Jeśli będę się spodziewał tego, że coś mi wyskoczy, to będę się mniej bał. Wyskoczy mi coś na mordę, to nie jest tam. Maszyna jest tam. Strach mnie... O, tam było wyjście. Strach mnie przeinacza. Boję się jak inni. Wait a fucking second. Co to było? Biegnij! Czemu mam biec? Czemu mam biec? Ale co się dzieje? Czemu mam biec? Czemu mam biec? Co? A! Okej, okej. A! Plamers! Pesek! A! Okej. Marzenia się nie spełniają. Moim marzeniem było to, żeby się nie bać. Wyjście. Wyskoczy mi twarz. O! Tego się akurat nie spodziewałem. Okej, dobra. Najpierw to jest ważniejsze. Nagramy. Wszystkich nagrań rzeczy, które widzimy, wskazuje, że Joey Drew jest jakimś pacanem. God damn it. Nie zdążyłem się przyjrzeć temu, co takiego na mnie wyskoczyło tam przy tej maszynie, więc trochę niefajnie. Na pewno to nie był Joey, na pewno to było coś strasznego i wyglądało mniej więcej jak Bendy. Okej, okay. Jest trochę lepiej. Zupcia. Zupka jest jedynym, co mnie kocha w tym brutalnym świecie. O, dobra, lecimy dalej. Chciałbym skończyć odcinek, ale niestety Bendy ma pewien problem.
Otóż nie zapisuje się gra, więc będę musiał iść dalej, a... Danger, keep out. Bardzo bym chciał, ale niestety nie mogę. Łe, to leci ze ścian. Jak te ściany są, że tak leci? Fuj! Czy to jest dalsza część maszyny, że tu się ruszają rzeczy? Fajna muzyka leci w tle teraz ogólnie, więc nice. Mam trochę wyciszoną, ponieważ... A to nie muzyka, to po prostu tak... A. Świece? Czemu to jest tak dużo świec? Watch your step, okej. Co to, nuty? Chyba nuty. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś tekst, ponieważ mam zbyt mało jakość, żeby widzieć. Beczka... Gówno na ścianie, gówno ze ściany. Chodź do taty! Okej. To jest wszystko... To jest obrzydliwe po prostu. Okej, otwieramy drzwi. Znajdź no... Clear a new path. Axe. AXE! Okej. Okay. Znajdź nową... Pamiętacie, tam było takie jedne miejsce, gdzie były takie belki i zasłaniały mi drogę, więc zgaduję, że mam znaleźć topór i to obciąć. Creator lied to us. No... Znaczy, no nie wiem. Mi na przykład powiedzieli, że to horror, więc... Mi twórcy nie kłamali, ponieważ powiedzieli mi, że to horror i ja... jest horror. Ale ten topór fajnie wygląda. Sexy. Hops. Hopsy. Fuck you, fuck you, fuck you. Fajny system. Ha! Nice. Ha! Nie skupiam się na strachu. Strach? Co to strach? Nie znam tego słowa. Potwór mi wyskoczy, zje moje oczy. Jap. Okej! O. Kruci. Wiedziałem, że te kartony nie mogą być dobre dla zdrowia, jak się tak zesrą. Przypominam, że żartuję w taki sposób, ponieważ to mi pomaga się skupić. Okej. To jest... szatan. Dancing Demon, no kurwa se... O, fuck, muszę otworzyć pewnie trumnę. Albo z niej coś wyjdzie. A! Ale... And... Co? Dopiero? Już? Ale dopiero się bawiłem! Oh. God damn it. No cóż. To było bardzo ciekawe i bardzo fajne. Szkoda mi troszeczkę, że taki krótkie, no ale cóż, jakby pierwszy chapter jest darmo, resztę trzeba kupić, więc... no cóż. Jakoś będę musiał sobie poradzić. To było bardzo przyjemne, muszę wam powiedzieć. Jakby... Jako gra... Jako coś... Jako gra... na razie się... Nie stało aż tak dużo, żebym mógł powiedzieć, czy gameplay jest fajny, czy sama gra jest fajna. Ale... Na pewno jest po prostu... Bardzo, bardzo śliczna. To mogę powiedzieć. O, fanarty, fajnie. To takie... O, fanarty są fajne. Fajnie, że gra mi pokazuje fanarty. Fanarty zawsze mi się podobają, jak gry pokazują. Więc jak już mówiłem, podoba mi się bardzo art style i ten cały pomysł przedstawiania kreskówek, więc nice. Special thanks. Będzie Kojima? Nie, będzie community, nice. No cóż. Trochę mi smutno. Bendy will return. Oczywiście, że return są 4 chaptery, stary. Oh, fuck you! Ach, spadaj stąd, nie chcę cię patrzeć. Ty szmaciarzu jeden. No, taj sobie.
Więc to był Bendy and the Ink Machine, chapter... po chapter pierwszy. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zobaczymy się w chapterze drugim. The Old Song, w którym mam nadzieję będzie się działo więcej i... w którym mam nadzieję, że będzie się działo więcej i... dowiemy się całej tajemnicy. To by było na tyle. Detect out.